Cześć, witajcie na moim kanale. Ostatni w tym roku, w tym sezonie filmik z tunelu. To już jest końcówka sezonu, połowa września. No i tak wam tylko pokażę, bo już niedługo nie będzie co pokazywać. Tutaj widzicie pomidory aradane, chyba już w pełnej okazałości. Mnóstwo drobnych owoców, pomidorków. Tutaj San Marzano, pomidor do suszenia. W tym roku pierwszy raz spróbuję go zasuszyć. Zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. A tutaj między pomidorem papryka hiszpańska. Bardzo mi posmakowała. Wziąłem nasiona papryki kupionej w markecie. Posiałem, no i coś jednak urosło. Tutaj czarny koralik już na wykończeniu. Odmiany holenderskie, które tutaj całkiem dobrze sobie jeszcze rodzą. A to już są jedne z ostatnich pomidorów, które mają szansę dojrzeć w tym sezonie. Także jeszcze będzie jeden zbiór. Tutaj rosyjskie pomidory, już końcówka. Widać po liściach, że chorują i to już są takie naprawdę ostatnie pomidory. Żółta gruszka. Też już końcówka. Taki widok na tunel. Tu jest ciekawy pomidor porzeczkowy. Bardzo gęsty krzak z tego się robi, ale daje dużo radości. Takie właśnie drobne owoce, bardzo ciekawe, super do dekoracji. Także nawet z tego względu godne polecenie. Natomiast jakbyście go sadzili, to potrzebuje więcej miejsca, bo bardzo się zagęszcza. No i tutaj jeszcze inna koktajlówka, Sun Gold. No, ale to już widać, że to naprawdę końcówka pomidorów. O, tutaj obraz nędzy i rozpaczy. Niestety tutaj w tym tunelu pomidory zostały zaatakowane przez zarazę ziemniaczaną. Także tutaj widzicie już. Nie życzę wam tego. Starajcie się sadzić niezbyt gęsto, dobrze wietrzyć tunel. To może wam się to nie przytrafi. Tutaj White Beauty zaatakowany przez też pleśń. Tutaj jest amerykański hillbilly, który, no o dziwo, zobaczcie sami, wykazuje bardzo dużą odporność na zarazę ziemniaczaną. Pozostałe pomidory, już niewiele z nich zostało. A ten cały czas zielony. Także odmiana warta rozważenia w przyszłym sezonie. A tutaj pomidor radana wyrwany z tunelu. Tak go powiesiłem na podporach z ogórków. No i też jeszcze zdążył dojrzeć. Owoce już nie są takie smaczne, ale spokojnie można je jeszcze zjeść. A tutaj widzicie aulię, rosyjska odmiana posadzona w gruncie. Inne pomidory już dawno padły, krzaki, a ten też rośnie. Także jeden też z odporniejszych pomidorów. A tutaj tigerella. Pomidor truskawkowy, koktajlówka. Tutaj tunel taki eksperymentalny. No i tutaj o dziwo pomidory mają się jeszcze bardzo dobrze. Jakby to jest tunel taki odizolowany od tamtych pozostałych. No i tutaj widzicie Moneymakera.
Radano. Bardzo ładnie owocuje. Tutaj jest koralik holenderski. Zielona zebra. Tutaj truskawkowy. Tutaj tigerella z drugiej strony widoczna. Też ciekawy pomidor, warty posadzenia. Choćby ze względu na